Mam na imię Filip. Pierwsze objawy łysienia zauważyłem u siebie w wieku 18-19 lat, kiedy też zakola zaczęły mi się powiększać, ale tak naprawdę około rok temu na zdjęciach zauważyłem, że skóra na czubku mojej głowy jest mocno przerzedzona, no i prześwituje mi biała skóra. Jeśli chodzi o zakrywanie łysienia, to moja fryzura była adekwatna do tego, ponieważ miałem zaczeskę zrobioną na bok od dłuższego czasu. Przy czym nie była to dobra fryzura, ponieważ miałem też łyse plamy i kiedy była pogoda bardziej wietrzna, odsłaniały się i czułem się mega niekomfortowo. O mikropigmentacji skóry głowy dowiedziałem się, ponieważ zabieg zobaczyłem u męża mojej siostry, który zabieg miał przeprowadzony tak naprawdę kilka lat temu i tak naprawdę ja nie byłem w stanie sam zauważyć, że coś z jego głową było kombinowane. Nie dowiedziałbym się o tym, gdyby siostra mi o tym nie powiedziała. Efekt wygląda mega naturalnie, mimo to, że tak jak już wspomniałem, był przeprowadzany kilka lat temu, co w dużym stopniu skłoniło mnie, żeby zabieg wykonać u siebie. No i zdecydowałem się na wykonanie zabiegu w tej samej klinice, w której on to robił. Ja miałem u siebie przeprowadzone 3 zabiegi. Każdy z nich trwał około godziny, może do 1,5 godziny. Po wykonanym zabiegu skóra głowy jest delikatnie zaczerwieniona, ale w takim stopniu, że nie umożliwia normalnego funkcjonowania. Można w normalny sposób spotkać się ze znajomymi, pójść do sklepu. Myślę, że nie jest to jakoś bardzo zauważalne. Po mikropigmentacji nie trzeba w jakiś specjalny sposób dbać o swoją głowę. Jedyne co ja robię, to tak naprawdę golenie głowy co kilka dni. Zabieg mikropigmentacji skóry głowy mega pozytywnie wpłynął na moje samopoczucie, ponieważ przed zabiegiem nie czułem się pewnie, szczególnie w kontaktach z płcią przeciwną. I tak naprawdę już po pierwszym zabiegu moja pewność siebie drastycznie podniosła się. Czuję się mega lepiej w swojej skórze, także mega na plus oceniam. Co do wyboru miejsca, w którym wykonałem zabieg, kierowałem się tym, żeby zabieg był wykonywany w sposób profesjonalny przez osoby, które tak naprawdę mają doświadczenie w tym, co robią. Jeśli chodzi o efekt uzyskanego zabiegu, najważniejsze dla mnie było to, żeby efekt był naturalny, żeby obce osoby nie były w stanie zauważyć, że coś z moją głową było kombinowane. No i przede wszystkim zależało mi na tym, żeby nie wyglądać jak osoba, którą już dotknęło łysienie. Efekt swojej mikropigmentacji oceniam mega fajnie. Obce osoby, a nawet bliskie mi osoby nie były w stanie zauważyć, że mam wytatuowane włosy na głowie, a nawet moi rodzice, którym o zabiegu wcześniej nie mówiłem, nic nie zauważyli. Osobom, które zastanawiają się nad przeprowadzeniem mikropigmentacji skóry głowy, powiem, żeby nie martwili się o to, że jakieś obce osoby, czy też bliskie osoby będą myślały, że coś mają dziwnego zrobione na głowie. Myślę, że jest to bardzo dobra opcja dla osób, których dotknęło łysienie, żeby w prosty sposób sobie z tym problemem poradzić.